and welcome back, and we are being targeted again. Why even bother with blocking? There's some over there, apparently. If I can just do this. I wanted customer into the forest where the elves came from. Okay, we are definitely in the territory of Skoyatel. Right, we are dealing with humanoids. Run, 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 run. You have proper sword? I think you do. Look for fuel first. I'll use my sign. I don't know why there was no sound hitting him. Advance this necker contract. Wait, do I? Maybe I did. Girl learned that the local necros used the system of underground tunnels to move about. He thought that if he could find and destroy all the entrances to these tunnels, most of the necros would be buried alive. Those remaining would then likely scatter, making it easier to eliminate them. And I know this is the one. Destroy. Muszę wysadzić to gniazdo. Muszę wysadzić to gniazdo. Unfortunately, we do not know how to throw things. How do we throw daggers? Oh, I was throwing stuff. Not R. That's not a regular bomb. Okay, I get it. Can I mark it on my map? Shame. Then let's keep going for Ostmark. Oh, and that's safe. Put the I hate you guys so much. That might have something to do with the fact that I forgot they are here. And another one got me. I have no idea what it does, and apparently it does not boost my regeneration, but there's no trap now. Sick. There's gonna be lots of more of them in here, on there. Or something worse. Oh, just drown us. No, next, sorry. And from what I can see, there's... Run, run, run.
There's so many of them. I'm really trying to get rid of all them one by one. Just getting out. Cool. Please give me all that stuff. And how am I doing? Okay, we still have some weight we can carry. I'm beginning to worry about that. Really have lots of stuff. But no pocket knives, unfortunately. Okay, dead end. Come on. Announcement, that's always nice. You're not prepared. Greater red something. Water. Oh, he blew. You left something? Microphage eyes, skin. Okay, and we can go back to this. To town. Town? City? We can go back. And that wasn't the way. I wish there was a friend button. Oh right, I can create the potions. Okay, never mind, I can prepare the potions. Wait, did I screw up? No, I'm going the right way. Just some stray knackers. I wonder if Florida will still be pissed at us. Can I do this in the water? Thank you. And there was something I was supposed to drink, but I don't know what. Okay, there's that. I want to go to finish and drag a contract. Louis Mers. So. Oh. I can't pick that up. What the f- Oh, I had to roll. Okay, he automatically... I hate you. He automatically picks... takes up the right sword. Which I didn't notice earlier. Just die! No, I'll die instead. I really need to start the parrying. Okay, this time let's run straight to the city.
not a contract, but could you please? Thank you. I'm not stopping for any ingredients, I'm just running straight ahead. No. We're so close to the walls as well. Wait. Maybe there's no way in inside from here? What the fu- Snares. The scariest thing in the world. Dobry. Hi? What are you guys doing here? Widzisz coś? Okay, never mind. Okay, he's in his house. Oh, wait. Looks like he's inside here. Ooh, valuables. You. Come on, wakey wakey. Who are Czym you? Się zajmujesz? Jestem królewskim chorodniczym. Dbam o zaopatrzenie flotsam, o stan fortyfikacji i tak dalej. A więc to do ciebie mogę się zgłosić po nagrodę. W rzeczy samej. Wystarczy, że wypełnisz formularz H12 i zgłosisz się z nim. Mam immunitet. Nie muszę. Aha. Cóż, tablicę ze zleceniami znajdziesz pod karczmą. Życzę udanych łowów. Is that a postbox? Na twoim biurku stoi skrzynka poczty królewskiej. Tak, jednym z moich obowiązków jest opiekowanie się królewską pocztą. Okay, can I take a look? Mógłbym przyjrzeć się jej zawartości? It should fail. Nie ma problemu, miłej lektury. Bywaj. At some point. Okay, no, but I'm not done with you. I killed the Andragos. Rozwiązałem problem z robactwem. Ja ci wierzę, ale komendant... Ścierwo wystarczy? W zupełności. Oto twoje pieniądze. Thank you. Not all. Why is everybody out to kill Dlaczego Loredo wyznaczył nagrodę za głowę trolla? Komendant Loredo dba o dobro flotsam. Przecież troll opiekuje się mostem. To niebezpieczna bestia, która nie odprowadza podatków za pobierane myto. Anything else? Oh. Bywaj. Postbox. Where can I find it? Oh, insert letter. Yep. No, I don't want anything. Okay, I guess that's all. Oh. Yes. Here proof. Magic and power. Really? Yeah. I don't feel the need to steal everything from them. Just books. Hope that makes sense. It seems like they will sell them to me anyway. Anything else here? I believe that's all. Oh. Thank you for the book. Right, I should read it.
Sorcerer is a name customarily applied to male persons capable of commanding the power, though it is but one of the many terms or phrases, most of them highly unflattering, to have been used over the ages. These terms have ranged from the rather respectful title of Wise One to the somewhat less specific Bloody Son of a Bitch the Plague Taken. As for women of this persuasion, that is sorcerers, they have been called anything from archmistress to colloquial expression I will not repeat out of regard for the language and respect for the female gender. The command of the power these mages possess sets them above mere mortals, which can be good or bad. From the dawn of time, history remembers mages either as pure, intentional and courageous heroes, or as rogues bereft of reverence and faith. Human memory tends to remember the latter for longer, which may be why common folk mostly hold people of this profession in contempt. Tiny bobs. Look for opportunity to travel up the Ponto River, or you can find another boat wreck. Do we have any information as to where it is? I guess up here. That's just my guess. Or maybe down one of those. Ooh. Ooh, can we visit all of that? Pretty cool. And I need boost for the troll. So, okay, let's see. Make the potion. Boost. Accept. No, I don't have any way. It's under enter. That's done. And this. I hope he will let me in this time. I would really. Oh. Okay, maybe after this he will let me in. Iron ore, and that's all you had, really? Oh, no, no. Yeah. Oh, well, I don't care. Mówię mu, biorę mieszek albo biorę mieszek i życie. I co on na to? A on jest jeszcze trzecia opcja. I widzę, jak ręka wędruje do noża. Chojrak! I co? Dostał między łopatki z kuszy. Czego? Komendant chciał mnie widzieć. Oh. Zostaw broń i właź. Dobrze jej pilnuj. Jest bardzo cenna. Poczekaj, wilku. Też mam do pogadania z panem komendantem. Włazicie czy nie? Słuchaj, jestem oficerem, a ty zwykłym chłystkiem. Jak będę chciał, żebyś... Chodź mi już, Rosz. Biedni zawsze. Z takim wojskiem Loredo nie obroni przystani przed pijanym drwalem. A co tu mówić o Jorwecie? Na razie jak... Balista. Oh, sorry. Fajfus ma balistę. Wiesz, co to za broń? Mhm. Ramiona wzmocnione spiżowymi sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać ciężkie bełty nawet na kilometr. Tak, strzela dwa razy na minutę, ale nigdy w to samo miejsce. Odrzut. Już to gdzieś słyszałem. Znasz się na balistach? Znałem kogoś, kto się znał. Nieważne. Muszę ją uszkodzić, inaczej jesteśmy zdani na łaskę Loredo. Wszyscy są pijani w trupa. Sprowokuje strażnika. Spokojnie, Rosz. Nie będę się znowu bić z tym motłochem. Dopóki balista działa, nikt nie przepłynie rzeką bez zgody Loredo. Sam się tym zajmę. Ty się napij. Dawno się tak dobrze nie umawił. Pomyśleć, że ta pijana hołota ma chronić ludzi przed wiewiórkami. To zwykli wiśniacy. Banda opojów. Jorwet sam jeden rozpędziłby ich na cztery wiatry. Szczęście, że nie wpadł na ten pomysł. Can I check it out now? Pośpiewaliście? To może czas na inne rozrywki. Nie kręć się tu. Can I? Nie kręć się tu. Nie kręć. Okej, okej, fine. Locked. Dawno się weszło, że nie do psy na śmietniku. Uuu. A znać się
There's nothing. Thank you. Podobno wiedźmaki nie mają potrzeby chędzenia. Henry. Dzień dobry. I'm just trying out some options. Potrzebujesz czegoś, Brzydalu? Ugly? Brzydalu? No, ładny to ty nie jesteś. Ale... Nie przejmuj się, kobiety lubią brzydali bardziej niż wymuskanych lalusiów. A ty jesteś wyjątkowo brzydki. Chcesz się zabawić? Teraz nie mogę, ale znajdę cię w miasteczku. Jak się nazywasz? Margarita. Okej, okay, I want to surprise my friend. Chciałem zrobić koledze niespodziankę. To ten smutas przy baliście. Ostatnio jakiś baran chciał, żebym czytała mu wiersze. Nie lubię takich ekstrawaginacji. Myślałem o czymś bardziej tradycyjnym. To co ma być? Your specialty? Twoja specjalność. Dobra, mam stałą stawkę. Ale z dala od balisty. O, to wyjdzie więcej. Co? Za usługi niestandardowe trzeba dopłacać. Takie zasady. Niech będzie. Anyone away? Przysługa. Za przysługę? Jest coś, co możesz dla mnie zrobić. Hmm? Okay, Miron i Alphons. Tych dwóch drabów, Loredo. Skopiesz im tyłki, to obciągnę nawet... Już i tak narozrabiałem przy egzekucji. Żadnych awantur. Wystarczy, że jakoś ich upokorzysz. Załatwione. Okej, okay, Miron and Alphons. Miron i Alphons. Dostali nauczkę? Jeszcze nie. Okej, okay, ja take care. Pośpiewaliście? To może czas na inne rozrywki. Czego, dziadu? Yes, okay. Chcę się sprawdzić na rękę. A co ja z tego będę miał? Nic, bo dostaniesz łomot. A jak wygram? Pokonasz Wiedźmina. Czego więcej byś chciał? Ty jesteś ten Geralt? Nope. Szary wilk? Zgadza się. Dobra, zaczynajmy. Okej. Okay. Hopefully I can manage. Dawno się tak dobrze nie ubawił. A już ci. A znacie to raz małe. Nie. Drogą. W suchą psitę. Dziad mnie pokonał. Idę na paśnik, muszę robić masę. Jego mać. Posty kurdów lubi. Myron. Psa jego mać. No, you're not Myron. Pośpiewaliście? To może czas na inne rozrywki. Psy na... Ten jeden to się nosi jakby jakim królem był. Podobno... You? Nie lubię obcy. Dawno się tak dobrze nie uważam. Oh. Nie lubię odmieńców. A ja tępych mięśniaków. Czego chcesz, mutancie? Let's arm wrestle. Zmierzyć się na rękę. Nie cierpię mutantów. Zmiażdżę cię. Przekonajmy się. A już ci. A znacie to raz mały elfik szedł se drogą. Psa jego mać. Aż tu krasnolud dorywał. I don't know if it should like lag like this. Psa jego mać. Poszty kurdów lubrzyć trocary. Nienawidzę plugawych odmieńców! Wiem, wiem. Psa jego mać! The deed is done. What the hell? Miron and Alphons? Miron i Alphons. Dostali nauczkę? Jasne. Dobra, idę się zająć chłopaczyną. Okej, okay. Needs to go. Dawno się tak dobrze nie ubawił. A już ci. Masz ochotę trochę a się odprężyć? Raz mały elfik szedł se drogą. Psa jego mać. Twoi koledzy się dobrze aż bawią. Krasnolud to rypał mu nogą. Psa jego mać. Oś ty kurdów lubrzyć trącany. Psa jego mać. Pójdę na skargę do swojej mamy. Psa jego mać. Pośpiewaliście? To może czas na inne rozrywki. Słyszeliście? Let's do this.
Loredo jest zajęty. Ta wiedźma Sheila teraz u niego siedzi. Później przyjdźcie. Geralt, chodź na dół. Porozmawiamy. Oh, goddammit. Ja tam bym wiedział, jak zrobić z nimi porządek. Mądry się odezwał. To zrób, a nie mielisz jęzorę. Za bardzo się z nimi cackamy. Niedługo zabraknie. Tak? You want it. What now? To co, czekam, aż jaśnie pani skończy z jaśniechamem? Szkoda czasu. Zdaje się, że zwaliła się tu cała straż z Flotsam. Warto by się rozejrzeć. Widziałeś kusznika za domem. Zajmę go czymś, a ty spróbuj się przekraść na tyły rezydencji. Dowiemy się, czego tak pilnują. Wybaczcie, panowie, przypadkiem usłyszałem waszą rozmowę. Czego chcesz? Właściwie to ja ze sprawą do Wiedźmina. Mam dla was propozycję. Jest? Propozycję? Ciekawe. Podejrzewam, że nie zjawiłeś się tu dla przyjemności. Dobrze podejrzewasz. Słyszałeś już o potworze w rzece? Jest? Obiło się o uszy. Prędzej czy później ktoś na pewno da ci na niego zlecenie. Przypuszczam więc, że... Przestań przypuszczać i podejrzewać. Wyduś wreszcie, o co ci chodzi. Nasz zacny gospodarz jest w posiadaniu części pułapki przygotowanej specjalnie na tę bestię. Zamieniam się w słuch. Za domem jest magazyn. Loredo trzyma tam przeróżne skarby zarekwirowane kupcom i podróżnym. Tyle, że jest tam tego bardzo dużo. Ale ty zapewne wiesz, gdzie dokładnie mam szukać. Tak. Widziałem, jak żołnierze komendanta wynosili to ustrojstwo do ogrodu. Umieścili skrzynię na platformie położonej przy samym murze, tym od strony dzielnicy rzemieślniczej. Dlaczego mi o tym mówisz? Musimy jak najszybciej pozbyć się tego potwora. Powodzenia! Dobra, ja zajmę się strażnikiem, a ty spróbuj się przekraść. Mhm. That sounds suspicious as hell. Wyrżnąć to kołtuństwo jak żołnierzu, będzie natychmiast do mnie! I wyrżniesz tylko baby i bachory. No i dobrze. Z bachorów wyrosną wiewiórki, a jak nie będzie bab, to i bachory... Czego? Stulpysk! Ja cię nauczę szacunku do starszych... We Flotsa... Nie mogłem znaleźć wychodka. Oh, sorry. Masz szczęście, że komendant ma do ciebie sprawę. Idziemy. Panie komendancie, Wiedźmin został złapany w ogrodzie. Dawaj go tu. Tak jest. Właśnie skończyliśmy omawiać pewną kwestię. Rozumiem, że ty też w interesach. Nie zupełnie. Komendant chciał mnie widzieć. Zatem zostawiam was. Do widzenia. Jesteś wreszcie. Nie chcieli mnie wpuścić, póki była tu czarodziejka. Widziałeś ją? Odmalowana jak marketanka na przemarsz wojsk. Czarodziejki myślą, że wszystko im wolno. Słyszałem o tym, co się wydarzyło w Temerii. Wysłano za tobą list gończy. Paskudna sprawa. Ale myślę, że się jakoś dogadamy. Muszę wiedzieć, czego legendarny Biały Wilk szuka na takim zadupiu. Przecież jestem tutaj prawym. I am looking for the Kingslayer. Szukam mordercy Foltesta. Tutaj? Skoja Tel maczali w tym palce. Ich ślady prowadzą do Flotsam. Masz szczęście, że trafiłeś na Bernarda Loredo. Jeśli mówisz prawdę i Jorvet ma na rękach krew króla, pomogę ci go dopaść. Why don't you trust Roche? Co z Vernonem Rochem? Dlaczego go nie wpuściłeś? Roche? Wiesz, jaka sława go otacza? No. Tacy jak on najpierw działają, potem myślą. A gdy działają... Z reguły przelewa się krew przypadkowych osób. Mam nadzieję, że jesteś po naszej stronie. A czyja to strona? Ludzi z Flotsam. Od lat terroryzowanych przez elfich bandytów. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ledwo uszliśmy z życiem ze spotkania z Jorvetem. Przeklęte wiewiórki zapuszczają się coraz bliżej. What about the non-humans in Flotsam? A elfy i krasnoludy żyjące w faktorii? Kowale, handlarze, łowcy? Polują, jedzą i śpią wśród ludzi. Po czyjej są stronie? Nie wiem. W tym sęk, Wiedźminie. Gdy walczysz o przetrwanie, lepiej, żebyś był pewien swoich sojuszników. Nie ludzie we Flotsam. Pewnie. Jedzą, chędożą się i srają wśród nas. Ale gdy Jorvet wezwie do ostatecznej walki, kto wie, co będzie? Czy
treat them better, they'll show you loyalty. Really, it's kinda simple. Widziałem swoje. I dziwię się, że jeszcze was nie zdradzili. Coś ty powiedział? Nie ludzie we Flotsam nie mają łatwego życia. Straż dokłada swoje 3 grosze. Sam nie wiem, co ich tu trzyma. A ja wiem. Głód, który zagląda w oczy, gdy żyjesz w lesie. Ale masz rację. Trzeba ukrócić te akty niesubordynacji. Żołnierze to prości ludzie. Gdy twój kolega ginie od strzału wiewiórek, to ciężko o miłość do elfa, który sprzedaje kolorowe chusty twojej żonie. Jesteś wiedźminem. Twoim zadaniem jest obrona prostaczków przed potworami. Ja chronię ludzi przed niebezpieczeństwem ukrytym wśród drzew. You mean Jorvet? Widzę, do czego zmierzasz. Jorvet nie jest lepszy od potwora, który napada i pożera zbieraczy chrustu. Jest gorszy, bo inteligentniejszy i bardziej okrutny. Jak możemy go dorwać? Nie chcę, żebyś go zabił. Nawet ty nie pokonasz całego komanda. Mam pewien pomysł, ale nie będę teraz o tym mówił. Wiewiórki coś szykują, zapuszczają się coraz bliżej przystani. Podejrzewam, że chcą zaatakować barkę, która cumuje w naszym porcie. Ej, barcz? Co jest na barce? Bandyci, mordercy i gwałciciele. Mają odpłynąć do więzienia w Drakenborgu. Jak tylko dołączy do nich ich niesławny dowódca. Wisienka na torcie i najwspanialsze trofeum Bernarda Loredo. Z ust mi to wyjąłeś. Dopóki Jorvet pozostaje na wolności, ludzie, elfy i krasnoludy nie będą w stanie żyć obok siebie bez wzajemnych podejrzeń. Muszę się dowiedzieć, co planują wiewiórki. A skąd miałbym mieć takie informacje? Nie doceniasz mnie, wiedźminie. Może i bywam uprzedzony, ale nie posyłam na sznur niewinnych. Chociaż kiedyś będę musiał coś z nieludźmi zrobić. Weźmy na przykład twojego przyjaciela Zoltana Chivaya. Kontaktował się z Jorvetem. Jak ma mi pomóc, skoro nie może wyjść za mury? Widzisz, Geralt, zaufanie buduje się małymi krokami. Mógłbyś na przykład pomóc nam rozwiązać pewien problem. Potwór rzeczny Cairan zablokował nasz port i ja, to znaczy miasto, traci przez to dochody. Zabij Cairana, to uznam przestępstwa twoich druhów za odpracowane. Wtedy Zoltan zaprowadzi cię do Jorveta. There must be a reward on Jorvet's head. What's it up to these days? Jestem wiedźminem. Nie pracuję za darmo. Ma się rozumieć. Jeśli pomożesz nam w schwytaniu dowódcy Skojatel, wypłacę ci okrągłą sumkę z kasy faktorii. Okay. Spróbuję się czegoś dowiedzieć. Yes. Ufam, że przyniesiesz pokój, Flotsam, chociaż rozpętujesz burzę, gdziekolwiek się pojawisz. Nie zawiedź tego miasteczka, Geralt. Bywaj. For some reason I have a very bad feeling that I'm screwing. Jakieś wieści, wiedźminie? Let's see. How long has Jorvet been bothering you? Niełatwo pozbyć się Jorveta. Jest uparty, prawda? Ale trafiła kosa na kamień. Nie pozwolę, by Flotsam spotkał los wsi i grodów, które Skojatel spaliły do gołej ziemi. Mieszkańcy Flotsam nie zawdzięczają elfom nic. Własnymi rękami zbudowali tu domy i warsztaty. Nie na gruzach elfich miast, ale w dziczy. Będzie trzeba, to się długo uchym przypomni, gdzie ich miejsce. Okay, some garrison we have here. Dużo żołnierzy jak na niewielką faktorię. Szlaki handlowe przyciągają bandytów jak gówno muchy. Tylko wojsko gwarantuje tu porządek. Jesteśmy ostatnią temerską osadą na tych ziemiach. I nie ugniemy się przed zgrają elfów. Okay, so you don't know anything about the... You have no insight on the troll either. Which is a bummer. No, I don't feel bad stealing from him, okay? Because he's an asshole. Wejście tylko za pozwoleniem komendanta. Zabieraj się stąd. Okay, okay. Okay, but I don't look out. Chest yet. Okay, I have to leave. Ja bym wiedział, jak zrobić z nimi porządek. Of course. Mądry się odezwał. To zrób, panie Mielisz Jęzorę.
Przejścia nie ma. Gosh, come here. Za bardzo się z nimi cackamy. Niedługo zabraknie żołnierzy w naszym garnizonie. Otóż to, po co się zastanawiać, który elf jest Skojatel? Wyrżnąć to kołtuństwo jak leci i będzie spokój. I wyrżniesz tylko baby i bachory. No i dobrze. Oh, their ballista isn't working anymore, so that's one success. Ten bydlak mnie nie wpuścił. Yeah, I know. Yes? Zobaczymy się później. Pamiętaj o broni. Okay, there's that. Let's see, what else do we have? Mega Contract, Troll Trouble, Mystic River. And Geralt found a letter to one death mold in the mailbox in Bernard's resignation. It suggested that the commander had not been all that upset by Folta's death and seemed more interested. Oh, right, I haven't. Did I read those letters? To His Excellency Deathmold of Ban Art, private and confidential. I wish to apologize for the behavior of my mother once more. The hag has been mad since I can remember, and I always wondered she managed to acquire enough wealth to buy the house and guarantee my office in Flotsam. I hope His Highness's emissary was not permanently disturbed by her excesses. I solemnly swear that the red hot circlet was just a foolish jest. Furthermore, I confirm that I will use my position and office according to His Royal Highness's wishes, as was agreed at the meeting. As a patriot, I wholeheartedly agree with Your Excellency's opinion. Flotsam cannot allow chaos and lawlessness, plagues inseparable from Intergenum, to rule its streets. The king is dead. Long live the king. Baron Florido, Flotsam Garrison Commander. I think that's all. Yeah, I think that's all. So, for now, thank you very much. Stay alive and see you soon. Bye!